Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, czam znowu i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. Tym razem pokażę Wam trochę z innej strony, bo znowu, jak ostatnio, 2 miesiące temu mniej więcej, pojawiliśmy się bezpośrednio na placu budowy. Ale zacznijmy sobie od peronu 9. Przejdziemy później przez kładki, perony, dach, o którym na pewno widzieliście i słyszeliście. No i torowisko, o którym najmniej mówiliśmy w ostatnich odcinkach, a w tym odcinku trochę więcej o nim opowiemy. Zacznijmy, tak jak mówiłem, od peronu 9, gdyż tutaj mamy ciekawe rzeczy, a mianowicie nasze wyjścia. Naprawdę nieźle już przybierają na kształtach. Płyta peronowa może jeszcze nie powstaje, ale ewidentnie już widzimy, że tutaj są bardzo duże zaawansowanie prac, jeżeli chodzi o tą sprawę. Co jeżeli chodzi o nasze zejścia w dół, to tutaj też dobrze trwają prace, na razie tam na dole większość prac idzie i po stronie zachodniej tutaj tego peronu też już zaczyna być powoli wykopywana druga część naszych wyjść w kierunku Alei Prymasa Tysiąclecia i jeszcze w jedną stronę. Także powoli to tam powstaje i naprawdę tutaj prace są na zaawansowanym etapie i całkiem szybko im to idzie. Zresztą jest to tutaj też przekładanie torowiska na drugie działające aktualnie. I ważnym też elementem jest cały czas zapewnione dojście do Prymasa Tysiąclecia poprzez tutaj takie tam zawijazdy lekkie i tak dalej, ale jest pozostawione, więc to akurat jest bardzo dobre. Niestety nie strzeżone, czyli nie mamy szlabanów ani komunikatów, że coś jedzie, ale tam pociągi jedną tak wolno, że trzeba byłoby się naprawdę postarać, żeby go nie zauważyć. Także tak to tylko napomknę. Dobrze, przejdźmy sobie do tunelu tramwajowego na Odolany. Tutaj w porównaniu z ostatnim odcinkiem, który pojawił się mniej więcej tydzień temu, dużo się nie pozmieniało, co wtedy oczywiście wykop cały czas schodzi coraz bardziej na poziom minus 2, ale dużych tutaj faktycznie wizualizacyjnych zmian, jakie mogłem wam teraz powiedzieć, nie ma. Faktycznie idzie to wszystko dół, idzie to coraz lepiej, na razie jeszcze nie mamy tutaj wykopu, też raz mówię, pod naszym przejściem, pod przyszłymi bieronami 6, 7, 8, ale jest na zaawansowanym etapie, tutaj już powstają nasze przyszłe, no, dach, strop tego przejścia. Później będzie wykopywany poziom na dole. Także tutaj naprawdę zaawansowane prace. Tak samo jak przy budynku wielofunkcyjnym, tylko napomknę, że tutaj cały czas nieźle idą prace wykończeniowe na razie. Tutaj i dach jest też powoli układany, zakładany i tak dalej. I tutaj też od razu powiem, że przy budynku wielofunkcyjnym cały czas prace idą dalej, coraz to lepiej wygląda, jako jedna już całość widzimy i jeszcze tylko jednego elementu dachowego tam brakuje. Przejdźmy sobie teraz do kładki, bo przy kładce się lekko zmieniło w porównaniu z ostatnim odcinkiem, a mianowicie mamy pochylnię, pojawiła się pochylnia naszej kładki, dzięki której będziemy mogli zjechać, bądź będzie mogła wjechać też po niej karetka bezpośrednio na wszystkie perony. To jest taka specjalna funkcjonalność tej kładki i już będzie tak zbudowana, będzie na tyle szeroka i wytrzymała, aby spokojnie po tej kładce mogła wjechać karetka pogotowia i w razie potrzeby pomóc osobom, które są w potrzebie tutaj. Także to jest dosyć dobra i ważna zmiana w tymże rejonie. No i tak, to sądzę, że warto o tym napomnieć, gdyż tutaj to wygląda. No i na razie tam początkowo zaczyna być już montowany właśnie ten zjazd. Co do samej kładki, tutaj jest już nad peronami, tam na razie się dużo nie zmieniło. Cały czas trwają prace tutaj techniczne i żeby jako najlepiej było scalona i pomalowana od dołu, ale jeszcze nie mamy montowanych barierek. Także tak wygląda sytuacja co do mniej więcej kładki, jakbyście chcieli wiedzieć. Przejdźmy sobie do naszych peronów 6, 7 i 8. No i tutaj dosyć dużo się pozmieniało, gdyż, od razu mówię, przy naszym peronie 6 pojawił się tor. Nie jest jeszcze w całości zrobiony. Jest na razie tutaj powoli układane są szyny, podkłady. W zależności od miejsca, w którym patrzymy, to powoli jest tutaj to układane. Także całkiem nieźle to wygląda. No i peron. Tak, perony całkiem tu ładnie już wyglądają.
I mamy tutaj ciekawostkę, gdyż płyta peronowa, ta sama wystający element, po którym mamy tutaj paski i punkty dla niewidomych, aby my wiedzieli, że tutaj już lepiej nie wychodzić, bo może przyjechać pociąg, to właśnie ten element jest zrobiony z granitu. I to jest zupełna nowość na stacji Warszawa Główna, to na pewno. I ogólnie w Polsce czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy, żeby była płyta granitowa pełnego rozmiaru. I te płyty są pełnego rozmiaru płytami z granitu. Naprawdę zdziwiłem się, szczerze powiedziawszy, wygląda idealnie, bym tam powiedział. Nie wiem, czy jakieś mam tutaj ładne zdjęcie bezpośrednio na niego. Wygląda cudnie. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie się sprawdzać w praktyce co do brudzenia go i po dłuższym czasie użytkowania, jak będzie wyglądać. Miejmy nadzieję, że będzie wyglądać tak samo pięknie, jak jest teraz, albo leciutko trochę bardziej ciemniejszy, bo wiadomo, brud zawsze się zbiera, ale powiem wam, że naprawdę to nieźle. Przy okazji, po tej części mamy te mniejsze daszki nad zachodnią i one tutaj cały czas całkiem nieźle powstają, efektywnie są tam montowane różne elementy, także tam to powoli też powstaje. No i tutaj ogólnie wszystkie te perony zaczynają całkiem szybko już powstawać. Płyty peronowe naprawdę rosną w oczach. Jak możecie zobaczyć, w poprzednim odcinku tutaj się pojawił mniej więcej tydzień temu. Wyglądało to zupełnie inaczej niż teraz. Także to jest dosyć duża zmiana. No i tutaj mniej więcej wyglądają podobnie prace na peronach 6, 7, 8. A oczywiście 8 to jest ten nowy, 9 to mówię już przy tamtym starym 8. No i co ważne, tutaj też to mamy pracę nad naszym przejściem podziemnym, o którym przed chwilą powiedziałem. Tutaj nasze zejścia na dół, czyli schody ruchome, zwykłe schody i windy, też całkiem nieźle widać już tutaj powoli, jak to wygląda. Tu jest wszystko to wylewane w jeden inny sposób, trochę betonowo, ponieważ potem pod tym całym elementem będzie kopane przejście podziemne i to aż do poziomu minus 2, gdzie będzie w przyszłości jeździć tramwaj. Także jest to dosyć ciekawie tutaj robione. Widzimy tutaj też całkiem nieźle to szybko rośnie w oczach i później w tym rejonie dopiero będzie montowany ten już faktycznie nasz dach w formie X-ów i dach ten wielki będzie się ciągnąć bezpośrednio do kładki, jeśli ktoś jest ciekawy, jakiej on będzie długości. Ale przejdźmy sobie jeszcze do peronów, które się znajdują tam pod naszym dachem. Tam na razie nie widzimy dużo z peronów, chociaż nie do końca, bo przy naszym peronie szóstym widzimy już powoli rysującą się krawędź naszego miejsca peronu, oddolną tą oczywiście, także niedługo może tam będziemy już widzieć trochę więcej elementów. Oczywiście wiemy, że ze względu bezpieczeństwa tutaj jeszcze nie są robione prace na dole, no bo dach też jest robiony. Ale całkiem nieźle im tutaj to idzie. Dobrze, przejdźmy do tego dachu, na który pewnie większość z was tutaj czeka. Co do dachu, mamy dosyć ciekawą sytuację, a mianowicie nie widziałem tego. Udało się nam w ogóle wejść na dach tam mniej więcej obok. Natomiast nie wiedziałem tego, a dowiedziałem się, iż na dachu będą zamontowane panele fotowoltaiczne. I tutaj od razu podziękowanie dla jednej osoby w komentarzu, która o tym pisała. Ja wtedy nie wiedziałem i najpierw powiedziałem, że chyba nie będą montowane, jednakże się dowiedziałem i faktycznie panele fotowoltaiczne będą montowane na dachu, co mnie zdziwiło, szczerze powiedziawszy, bo nie sądziłem, że PKP może pójść do przyszłości. A ten dworzec ewidentnie już pod paroma względami pokazuje, że to będzie jedna z tych inwestycji, którą PKP będzie mogło się chwalić przez długie lata, bo tak nowoczesnego i odjechanego dworca pewnie nie będziemy mieli przez długi okres. Nowego, kolejnego. Natomiast wracając do naszego dachu, tak, będą się znajdować panele fotowoltaiczne i to takie dosyć odjechane. Część z nich będzie przezroczysta, będziemy mogli przez nie patrzeć na niebo bezpośrednio z peronów. Część z nich z kolei będzie miała ogrzewanie, to znaczy będzie mogła samoistnie się odśnieżać. I to bardzo dobrze, bo nie będzie trzeba wchodzić na dach i ich odśnieżać, także to są całkiem niezłe. Tutaj patenty będą zamontowane, przy okazji widzicie też tutaj ten dach. Tam było pytanie na, z tego co pamiętam, Skyscraper City, czy faktycznie tutaj będzie ta blacha, którą teraz widzimy. Na tym jeszcze będą właśnie nasze panele fotowoltaiczne i to jeszcze trochę zmieni nasz wygląd, także spokojnie, to tak nie będzie wyglądać jak teraz. Poza tym trzeba pamiętać, że od dołu będzie to jeszcze zupełnie inaczej wyglądać nasz dach, bo tam będzie jeszcze dużo ciekawych innych elementów, także spokojnie. Tego tu naprawdę trochę jeszcze będzie i nie ma co się martwić, że będzie to wyglądać, a tak, może tak, a tak. Wszystko zobaczycie w swoim czasie. Tak samo jak panele fotowoltaiczne, jeszcze nie są montowane, ale już niedługo. Najprawdopodobniej zobaczymy pierwsze elementy od nich i będziemy mogli spokojnie wam pokazać, jak to wygląda. Także tak wyglądają dachy. Tutaj nad peronem 8
Powoli też powstają właśnie wszystkie słupy Y z tej strony, no i to akurat całkiem nieźle też wygląda. Tam trochę to wolniej idą prace, bo jest właśnie nasz budynek wielofunkcyjny i ze względu na niego musiały być trochę prace opóźnione, żeby to zrobić po prostu lepiej się mogło to wszystko poukładać w jedną całość. Także tak jak tu widzicie, powoli nasz dach powstaje już faktycznie. No i przejdźmy sobie do tunelu Prymasa Tysiąclecia. Udało nam się w końcu wejść do niego. Nie wiem jak będzie ze zdjęciami i filmami bezpośrednio z niego, bo tam jest ciemno. Jednakże możemy zobaczyć, iż faktycznie jest odnawiany w różnych elementach, fundamenty są poprawiane i jest malowanie. Także to całkiem źle wygląda. To samo możemy też zobaczyć z góry, co właśnie teraz widzicie pewnie. Tam jest też malowany, naprawiany i żeby mógł służyć przez kolejne lata i nie trzeba było go wymieniać, bo możemy się domyślać tylko, co by się wydarzyło, gdyby Aleję Prymasa Tysiąclecia w tym miejscu wyłączyć. No miasto by miało problemy. A to też dlatego, tak jak już mówiłem nie jeden raz, że ulica tunelowa nie jest przeciągnięta, a ma być planowana jest przynajmniej, żeby kiedyś tam powstał wiadukt nad całą naszą trasą linii średnicowej. Jednakże póki co nie ma planów i miasto na razie nie ma zamiaru tego budować. Trochę szkoda, aby nam bardzo pomogło, by połączyło nam wolę z ochotą w jeszcze jednym miejscu i domyślam się, że ta trasa też byłaby na pewno popularna, ale o tym już mówiłem nie jeden raz i na razie, jak widzimy, nic się nie dzieje w tej sprawie. Ale przejdźmy sobie do kolejnej części, czyli do torowiska. O torowisku trochę pogadamy, bo tu jest dosyć dużo ciekawych elementów. Najpierw powiemy o torowisku do Warszawy Głównej. Możecie tutaj zobaczyć głównie z powietrza, iż faktycznie nasze tory do linii średnicowej są tam remontowane, w sensie ich teraz po prostu nie ma. I przygotowanie jest pod nowe torowisko, pod nowe łączniki, pod nowe elementy. To wszystko całkiem nieźle tam widać i idzie do przodu. Także tak to mniej więcej wygląda, tak jak widzicie na załączonym obrazku. Tutaj nie muszę mówić, możecie po prostu patrzeć. Natomiast dziś przejdziemy sobie też do torowiska po drugiej stronie. No i tutaj trafiliśmy, jak wielki rozjazd był montowany. Jak to wygląda, cała procedura, to możecie teraz zobaczyć na zdjęcie, jak jest podnoszony właśnie przez dźwig na torach. Te dźwigi są, zawsze mi się bardzo podobają, bo one, wiecie, dźwig to nam się zawsze wydaje, że normalnie stoi na ziemi i tyle, a tu jest dźwig na torach, zawsze bardzo je lubiłem. No i tu mogliśmy właśnie taki zobaczyć faktycznie w użyciu, później cały ten nasz element przewoził do faktycznego miejsca. Tu też warto zwrócić uwagę, że długo czekaliśmy, aż będzie zamontowany, ze względu na to, iż musi być jak najlepiej dopasowany i zamontowany, aby nie było nawet co do milimetra różnicy w zamontowaniu i całej tej części jak było podnoszone, także to było dosyć ciekawe. No i montowanie samego elementu już na ziemi musi być tak samo bardzo precyzyjne, żeby tutaj wszystko się ze sobą zgadzało. To nie jest tak jak przy zwykłych torach, wiecie, tam leciutko można coś odchylić. Przy torowisku, a konkretnie przy rozjazdach, to jest właściwie niemożliwe, bo później wszystko się od razu rozjeżdża i będą problemy, a tego byśmy nie chcieli. Dlatego możemy tutaj zobaczyć na tym elemencie, jak to było wszystko krok po kroku, idealnie montowane. I ten element, który przed chwilą widzieliście, jak jechał, ważył raptem 32 tony. I na sam koniec też można zobaczyć z góry, to jest sam zdjęcie około 3-4 godziny później, jak przeleciałem się i już faktycznie nasz element jest tutaj zamontowany, także całkiem nieźle tutaj to wygląda i możemy zobaczyć, że te prace szybko się posuwają do przodu i te wszystkie elementy są montowane, a tutaj na Warszawie Zachodniej mamy naprawdę ogrom torowiska. Tutaj pociągi osobowe, które tutaj tędy jeżdżą, mają naprawdę multum możliwości, gdzie by pojechać, w który z peron zjechać, jak przejechać, zjechać, przejechać. Tego jest multum możliwości i właśnie do tego jest montowane tak rozległe i tak odjechane torowisko, które widzimy właśnie na załączonym obrazku. Także tak tutaj to wygląda. Przy okazji możecie zobaczyć tutaj, jak wyglądają podkłady i z czego się składają tutaj z tych wszystkich elementów. Możecie tutaj dokładnie zobaczyć, jak te wszystkie elementy są tutaj idealnie spasowane i na nich później jest kładziona szyna, żeby potem mógł jeździć później pociąg. Spokojnie, bez problemów, bez awarii. Przez kolejne kilkadziesiąt lat. Także naprawdę tutaj prace są bardzo zaawansowane i tutaj nie może być najmniejszego błędu. Zresztą po prostu ich tutaj nie ma. Na koniec powiem wam jeszcze ciekawostkę, jak są przewożone tory. Ponieważ tak wielkie rozjazdy, jakie tutaj widzieliście, był przewożony po torach tam przez ten dźwig, to nie da się go przewieźć normalnie na pociągu, gdyż w skrajni tak szeroki element nie zmieści się.
teraz możecie się zastanawiać, no dobrze, to jak on jest przełożony na wagonach? On jest przełożony otóż pod kątem. Jak widzicie na załącznym obrazku, te tory są zamontowane pod kątem na wagonie, aby spokojnie w skrajniach, czyli tam gdzie pociąg skręca, mógł pociąg przejechać i nie mieć żadnych problemów, że będzie za szeroki. To jest dosyć ciekawa ciekawostka, o której po prostu chciałem wam powiedzieć, bo mnie to trochę zdziwiło, nie wiedziałem o czymś takim, a domyślam się, że część z was może też tego nie wiedziałam. Także proszę bardzo, wygląda to jak na załącznym obrazku, także całkiem ciekawe. Ciekawostka jeszcze przy okazji, podczas pierwszego etapu będzie zamontowane 47 rozjazdów. Trochę ich tam będzie. No i tak, na sam koniec chciałbym podziękować ponownie Budimaxowi za możliwość wejścia na plac budowy i pokazania wam dokładnie prosto z placu budowy, jak to wszystko wygląda. Dziękuję bardzo, przy okazji były ze mną też dwie osoby. No i miejmy nadzieję, że nasza współpraca tutaj będzie się dalej rozwijać i będziemy mogli pokazać za parę kolejnych odcinków ponownie, jak się prace tutaj zmieniają, a tutaj się to tak szybko zmienia, że dobrze widzicie. Tydzień temu się pojawił ostatni odcinek i już się coś zmieniło. Także naprawdę, tutaj to tydzień, dwa, to już normalnie nowa stacja, tu się wszystko zmieniło. Tutaj tak szybko się zmienia, po prostu jest taki duży plac budowy przy okazji, że tu jest multum możliwości, co się mogło zmienić w tym krótkim czasie. Także to by było na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. No i do zobaczenia już niedługo. Możecie mnie też wspierać obok przycisku subskrybuj. No i postarałem się dzisiaj też trochę wolniej mówić, więc miejmy nadzieję, że nie będzie jakichś tam problemów z tym, że znowu go nie słychać, nie rozumiem co on mówi. Ja zresztą i tak zobaczę w komentarzach. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Wy ten film oglądacie już po Q&A-u i kolejne filmy to nie wiem w sumie co jeszcze będzie, więc zobaczymy się niedługo. Cześć!